Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Słuchajcie, jeszcze nie jest za późno na to, żeby nazbierać sobie zarówno witek wierzbowych, jak i witek leszczynowych, mniejszych i grubszych gałązek. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki obelisk. Ten obelisk zrobiłam dosłownie 4 dni temu i on będzie mi służył i stał w warzywniku jako podpora do moich fasoltycznych. Tu mam obelisk, który służył mi 4 lata. No niestety taki jest urok wiklinowych rzeczy, że one nie wytrzymują długo, 4-5 lat to jest ich maks, w zależności jak użytkujemy. Ja akurat nie sprzątam na zimę, więc on po prostu wytrzymuje u mnie 4 lata. Ale też z gałązek leszczynowych robię takie podpory na, tutaj między innymi na bodziszka. Mój bodziszek Rozan, akurat w tym przypadku jest to bodziszek Rozan, rozrasta się do gigantycznych rozmiarów i potem on się mi wylewa z tej rabaty tutaj na trawnik. I już w tamtym roku sobie powiedziałam, kiedy to po raz kolejny wylał mi się na tą rabatę, że w tym roku zrobię mu podporę, więc też Wam pokażę, jak taką podporę zrobić, jak tą gałązkę wygiąć, żeby jej nie połamać. Ja mam na imię Marta i zapraszam na kolejne wideo. Może na początek, żeby uporać się z ilością gałęzi tutaj i żeby zrobić sobie również miejsce na to, żeby Wam pokazać, jak taki obelisk zrobić, to pokażę Wam, jak szybciutko wygiąć takiego leszczynowego patyka właśnie w taki łuk, a potem go umieścić na rabacie, tak żeby on się nam nie połamał. Słuchajcie, każdy leszczynowy łuk można sobie dużo wcześniej wygiąć i na przykład wbić go w ziemię, żeby on się nam fajnie już wygiął i potem tylko przenieść na taką rabatę. W momencie, kiedy robimy to na świeżo, czyli idziemy albo od kogoś dostajemy takie witki leszczynowe, to najlepiej delikatnie rękoma tutaj go powyginać albo zrobić to na kolanie, ale słuchajcie, trzeba to robić wszystko z wyczuciem do momentu, aż nasz patyk będzie stawiał opór. Jeśli stawia go za mocno, to wtedy przestajemy. To jest znak, że on zacznie się za moment łamać. I zobacz, kilka takich ruchów i nasz leszczynowy patyk pięknie się zaczyna formować w łuk. Jeszcze tutaj w tej grubszej części trzeba nieco powyginać, troszeczkę go uelastycznić i zaraz będziemy mieli gotowy patyczek do tego, żeby wbić na rabatę. I ja go tutaj właśnie wbiję. Zobaczcie, jak to fajnie teraz do ziemi i wchodzi nam tutaj. Teraz trzeba tylko wbić i mamy gotową podporę do tego, żeby nam trzymała, słuchajcie, nasze kwiaty. Więc robimy w ten sposób. Ja tutaj mam dwa kolejne przygotowane, wygięłam je do południa i zobaczcie, już są fajnie wygięte. Teraz jedynie pozostaje mi wbić te patyki tutaj do tego bodziszka. Moje stanowisko pracy jest już gotowe, słuchajcie, i zabieramy się za wyplatanie takiego oto obeliska pod kwiaty na przykład. Zależy, jakiej wielkości sobie zrobicie. Ten na pewno, który Wam pokażę, będzie pod kwiaty. Mam naszykowane kołeczki, na pewno będzie nam potrzebny drucik florystyczny i na pewno będzie nam potrzebny sekator. Kołeczków mam 6 wysokości, gdzieś 1,20 m, 1,30 m, grubszą stroną. Grubszym końcem wbijamy sobie do ziemi. Ziemia jest tutaj fajnym materiałem, który nam stabilizuje, bo osoby, które, słuchajcie, tak na co dzień zajmują się plecionkarstwem, wyplataniem koszyków, takich obelisków, różnych rzeczy z wikliny, mają gotowe, porobione stelaże w takich dużych płatach drewna i oni po prostu tylko te witki wbijają sobie i mają wszystko gotowe. Natomiast my się musimy posiłkować tym, co mamy, a też, żeby sobie nie utrudniać i nie szukać kwadratowych jaj, to najlepiej wykorzystać taką wiosenną, rozpulchnioną ziemię.
Nasz stożek już jest gotowy. Teraz bierzemy, słuchajcie, drucik kolorystyczny i tutaj musimy sobie związać u góry, żeby nam się to wszystko trzymało. Można to zrobić też witkami, ale to już jest wyższa szkoła jazdy i czasami też to się może nam rozpętlić. Dlatego ja zawsze sobie biorę drucik florystyczny, przekładam tutaj jeszcze pod, żeby on mocno nam trzymał, pod, nad, tak ze dwa razy, ściskamy mocno, przeplatamy jeszcze raz, też nie za dużo tego drucika, żeby nie było go za bardzo widać. Zawiązujemy, obcinamy sekatorem, no i sam stelaż mamy gotowy. Jeszcze sobie przed rozpoczęciem wyplatania wyrównujemy. No i teraz bierzemy grubsze i cieńsze witki, słuchajcie, i będziemy zaczynać. Grubszym końcem zaczynamy i jak zawsze na zewnątrz, od zewnętrznej strony. I tak gdzieś 10 cm przyszedł toner. Super, że przyszedłeś do pomocy. Nie wiem, czy ci się uda, no ale spróbuj. No i słuchajcie, 10 cm tak nad od gruntu, żeby nam to wszystko było. I zobaczcie, jak to teraz fajnie się będzie wyplatać. O, ten troszeczkę jest za długi. Weźmiemy krótszego, bo go nie przepleciemy. O. I tutaj musimy to wszystko sobie wpleść. Nie jest to łatwa sprawa na początku, ale uwierzcie mi, że kilka takich ruchów i wszystko jest do ogarnięcia. I mamy. I zaczynamy sobie przeplatać. Raz na zewnątrz, raz musimy się do wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz i zobaczcie, już nam fajnie wychodzi. I tutaj tak zrobimy sobie 10 cm, bo też wyżej to jest niepotrzebne. A każdy koniec takiej witki, on jest tak elastyczny, że zawijamy kilka razy. Robimy taką pętlę, tak jakbyśmy chcieli sznurówki, słuchajcie, zawiązać. I sobie tutaj zawiązujemy. I to nam się będzie fajnie trzymać. Ściskamy mocno. Jeszcze raz można przepleść, zobaczcie, jak to fajnie się trzyma. Potem wszystko oczywiście sekatorem ładnie usuniemy. Oczywiście grubość witek też należy dostosować do naszego obeliska, bo większy obelisk, no i to potrzebne będą grubsze, nieco grubsze i nieco dłuższe te witki, mniejszy, cieńsze i krótsze. No i plecimy dalej. I kolejny na zewnątrz. I tutaj sobie musimy przepleść. Raz, dwa, trzy. O, słuchajcie, tak w ten sposób dociskamy. Przeplatamy kolejną. I jeszcze raz. Jeszcze raz. I mamy, i tutaj tym końcem już możemy sobie nawet docisnąć ten obelisk. I jeszcze raz w tym miejscu i zawiązujemy. Robimy pętlę. I tak jakbyśmy chcieli sznurówkę albo jakiś sznur zawiązać. Zobaczcie, jak to fajnie nam wszystko wyjdzie. I przeplatamy jeszcze raz. I już się fajnie trzyma. No i ja tak zrobię dookoła 6 razy. 6 takich witek wykorzystam i wam pokażę, co dalej. Mam ostatnią witkę tutaj. I pokażę wam tak z bliska mniej więcej. Postaram się, jak to tutaj robić. Słuchajcie, no to trzeba troszeczkę cierpliwości do tego, ale to się bardzo szybko robi i wygina. Zobaczcie, przeplatamy raz na zewnątrz, raz do wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz. O, i zawiązujemy, przekręcamy, nie boimy się tego. I tutaj, zobaczcie, jak pięknie można zrobić pętelkę i wszystko fajnie zawiązać, zaciągnąć, żeby to się nam trzymało, jeszcze gdzieś tam przeciągnąć pod patykiem, nawet wrócić, jeśli mamy na tyle, i wiążemy. Tu się nam nic nie powinno złamać, a wszystko będzie nam trzymać. To też nie musi być tak mocno dociśnięte, bo to jest, pamiętajcie, obelisk na nasz kwiat pnący, więc on też będzie potrzebował troszeczkę, no, mieć tych patyczków dalej, żeby to pociągnąć.
Słuchajcie, jak mamy to zrobione, to teraz bierzemy kolejną witkę, prostą witkę, wkładamy tutaj gdzieś, mocno sobie zaciskamy, szukamy jakiejś takiej szparki, tak żeby ona nam tutaj gdzieś weszła, o najlepiej to tu, o i się trzyma. I teraz tak po łuku, skosie sobie okręcamy, idziemy do góry, zaraz się przekręcę na wyższą kamerę, żeby Wam do końca pokazać, jak to robić. Z bliska pokazałam Wam, jak to mniej więcej powinno się robić. Naszykowałam sobie, słuchajcie, kilka takich długich, prostych, fajnych witek i teraz, tak jak Wam pokazywałam z bliska, szukamy jakiejś szpareczki fajnej. Najlepiej, jeśli mamy 6 takich kołków, to 6 takich witek użyć. Zobaczcie, ona się mocno stabilnie trzyma. Przekręcamy sobie dookoła, dookoła i tutaj już u samej góry będziemy się przewijać i robić to samo, co robiliśmy na dole, czyli zawiązujemy. Możemy wykorzystać też te pędy, które nam tutaj wystają, żeby to wszystko poprzeciągać i żeby nam to się fajnie trzymało. I uwierzcie mi, to jest tak stabilne. Jeśli to sobie tak poprzeciągacie, zasznurujecie jak sznuróweczką. Tylko też na wyczucie, nie za mocno ciągnąć, żeby nam się nie urywało. No i wkładam kolejnego, przeplatam dookoła, dookoła i jesteśmy na czubku i zawiązujemy. I robimy tak z każdym jednym pędem. Zobaczcie, jak ona... I tutaj go jeszcze naciągamy mocniej, żeby on nam przylegał do tych naszych leszczynowych. Zawiązujemy, zapętlamy, a potem będziemy sobie wszystko wycinać. Mamy węzełek ładny zrobiony. 6 razy dookoła jedziemy. Robimy dalej. Na tym etapie nasz obelisk jest już gotowy. Teraz będziemy sobie fajnie przycinać wszystkie te wystające patyki, to co Wam mówiłam, żeby zawsze zaczynać od zewnętrznej. Bo zobaczcie, tutaj sobie fajnie teraz możemy pod skosem wszystkie te wystające patyczki powycinać, poprzycinać. To, co nam gdzieś tam wizualnie nie pasuje. Tutaj też poucinać ładnie. No i bierzemy się za wyciąganie. Zobaczycie, jak to fajnie teraz wyciągamy, bo tych patyczków też nie wbijamy dość głęboko. Ruszamy i delikatnie podnosimy. Zobaczcie, nasz obelisk jest gotowy. Mocno się trzyma, jest stabilny. Będzie świetną podporą albo do wstawienia do jakiejś donicy z jakimś pytączem, albo gdzieś na rabacie. No ten jest dość wysoki, więc może równie dobrze być na jakiejś rabacie. I tak to wygląda. Szybko, tanio przede wszystkim, bez żadnych kosztów. Jeśli mamy gdzieś witki, czy u sąsiada, czy u nas gdzieś rosną przy rowie jakieś wierzby, zawsze można sobie kilka takich cienkich patyczków, cieńszych lub grubszych po prostu zerwać. Mamy gotowy obelisk na nasze kwiaty. W dzisiejszym filmiku pokazałam Wam, jak zrobić tanim kosztem piękny obelisk. Będzie pasował do ogrodu wiejskiego, rustykalnego. Na pewno w takich ogrodach się sprawdzi, tak jak u mnie. Ja mam mój ogród utrzymany właśnie w takim charakterze wiejsko-rustykalnym. I jak zawsze u mnie jest zero waste, czyli wykorzystuję wszystko to, co mam pod ręką, bo tak naprawdę ogławiając moje wierzby, no te witki wylądowałyby na kompoście, a tak to tutaj zawsze sobie co roku jakiś obelisk albo taką osłonkę jak tutaj, albo takie właśnie podpory do kwiatów robię na moje rabaty. Tak jak mówiłam, nie są to trwałe ozdoby, trwałe dekoracje. Wytrzymują 3, 4, 5 lat, ale jest to zrobione przez nas własnoręcznie. Daje to dużo satysfakcji, więc gorąco zapraszam również do komentowania mojego wideo, do subskrypcji, do udostępniania innym, do zostawiania serduszek. No i co, myślę, że to na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. I dobrego dnia.